Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza święty Alfons Maria Liguori. Oczyszczeniu Najświętszej Maryi Panny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Pod prawem Starego Zakonu, gdy Syn Pierworodny przychodził na świat, dwa były przepisy do zachowania. Jeden zobowiązywał matkę jako skalaną porodem do pozostawania zamkniętą w domu przez 40 dni. Drugi zobowiązywał obojga rodziców do zaniesienia pierworodnego syna do świątyni dla zaofiarowania go tam Bogu. Przenajświętsza Panna poddała się tym obydwu przepisom, chociaż prawo oczyszczenia jej jako pozostającej zawsze w dziewictwie niepokalanym nie obowiązywało wcale. Raczyła jednak z miłości, pokory i posłuszeństwa odbyć obrzęd oczyszczenia jak inne matki. Po czym spełniła i drugi przepis, przedstawiając i zaofiarowując Bożego Syna swojego Ojcu Przedwiecznemu. Gdy zaś minęły dni ich oczyszczenia zgodnie z prawem mojżeszowym, zanieśli go do Jerozolimy, aby ofiarować Panu. Lecz ofiara Maryi zupełnie była różna od ofiar innych niewiast. Inne, zaofiarowując swe dzieci, wiedziały, że był to tylko prosty obrzęd prawem przepisany i że po ich wykupieniu też dzieci wracały pod ich władzę, stąd nie groziła im nigdy konieczność ofiarowania ich na śmierć. Maryja zaś rzeczywiście zaofiarowała na śmierć syna swojego, nie wątpiąc wcale, że ofiara z życia Pana Jezusa, którą wtedy czyniła, miała się dokonać później na ołtarzu krzyża, a stąd ofiarując w ten sposób życie syna swojego, z powodu niezmiernej miłości, jaką go kochała, sama najzupełniej ofiarowywała się Bogu. Pomijając więc wszelkie inne uwagi, które moglibyśmy uczynić co do rozlicznych tajemnic niniejszej uroczystości, ograniczmy się na rozważaniu, jak wielka była ofiara, którą uczyniła z siebie Maryja Bogu, ofiarując Mu w dniu tym życie Syna swego. I to będzie jedyną treścią tej oto nauki. Ojciec Przedwieczny postanowił odkupić człowieka zatraconego grzechem i wyzwolić go od śmierci wiecznej. Lecz chcąc, aby przy tym i Boża sprawiedliwość jego nie była pozbawiona zadośćuczynienia, jakie się jej należało, nie pożałował życia własnego syna, który miał stać się człowiekiem dla zbawienia świata, i wymagał, aby w całej srogości podpadł karze, na którą zasłużyli ludzie, jak to powiada apostoł: On własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich. Zesławszy Go więc na ziemię dla przyjęcia na siebie natury ludzkiej, wybrał Mu matkę, a tą była Przenajświętsza Maryja Panna. Lecz jak chciał, aby Słowo Odwieczne stało się Synem Maryi, nie wcześniej, aż da ona na to wyraźne przyzwolenie,
tak podobnie chciał, aby Pan Jezus nie poświęcał życia swego bez przyzwolenia na to Maryi, aby wraz z życiem Syna zostało ofiarowane i serce Matki. Święty Tomasz naucza, że macierzyństwo nadaje szczególne prawo i władzę nad dziećmi, z czego wypływa, że ponieważ Pan Jezus był najniewinniejszym i niezasługującym na żadną karę za własne przewinienia, więc wypadało, aby nie został przeznaczonym na śmierć krzyżową jako ofiara za grzechy świata, bez przyzwolenia Matki i bez zaofiarowania go tym sposobem dobrowolnie i z jej strony na śmierć. Lecz chociaż Maryja dała już pozwolenie na śmierć Jezusa wtedy, gdy zgodziła się zostać Jego matką, Pan Bóg chciał jednak, aby w dniu tym uczyniła w świątyni uroczyste zaofiarowanie siebie samej, uroczyście zaofiarowując Mu Syna swego i poświęcając przenajdroższe życie Jego na zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej. Dlatego święty Epifaniusz przy tej okoliczności nazywa ją kapłanem. Rozważmy tu, jak strasznie bolesna była dla niej ta ofiara i jak bohaterskiej cnoty czynu dopełnić musiała, widząc się zmuszoną niejako podpisać wyrok na najdroższego jej Jezusa, na śmierć skazujący. Zatem Maryja rusza w drogę do Jerozolimy w celu ofiarowania tam swego Syna. Przyspiesza kroku, zdążając ku miejscu, gdzie ofiara ma być złożona. I przenajświętszy przedmiot w ofierze złożyć się mający, niesie na własnych rękach, co serce jej niewymowną napełnia się goryczą. Wchodzi do świątyni, przystępuje do ołtarza, i tam jaśniejąca dziewiczą skromnością, pełna pokory, przejęta najżywszą pobożnością, Syna swego przedstawia Najwyższemu. A wtedy święty Symeon, który odebrał od Boga przyrzeczenie, że nie umrze, nim ujrzy Zbawiciela, bierze z rąk Matki Boże pacholątko i oświecony Duchem Świętym zapowiada Maryi, ile kosztować ją będzie ofiara, jaką czyni ze swojego Syna, z którym i błogosławiona jej dusza ma być także złożona w ofierze. I tu święty Tomasz z Wilanowa, wpatrując się w tego czcigodnego starca, widzi, że on, mając ogłosić straszne proroctwo najboleśniejszej matce, waha się i zrazu milczy. Następnie ten święty przypuszcza, że Maryja tak do niego przemawia. Dlaczego, Symeonie, doznajesz frasunku w chwili tak wielkiej pociechy? A starzec odpowiada: o dziewico królewskiego rodu, nie chciałbym zapowiadać ci wielkich boleści, jakie cię czekają. Lecz gdy spodobało się Panu, aby tak było, dla powiększenia twojej zasługi, posłuchaj, co ci powiem. Dziecię to, które najsłuszniej napełnia cię w tej chwili tak wielką pociechą, gdy przyjdzie czas na to, stanie się niestety dla ciebie powodem boleści najsroższej, jakiej ktoś kiedyś mógł zaznać na ziemi. Ujrzysz bowiem Syna twego zewsząd prześladowanego, wzgardzonego od wszystkich i okrytego zelżywościami od ludzi, którzy do tego stopnia zawezmą się na niego, że go w oczach twoich na najhaniebniejszym rusztowaniu zamordują. Oto ten położon jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A masz i to wiedzieć, że potem znajdzie się wielu męczenników, którzy dla miłości twego Syna poniosą także straszne męki i śmierć. Lecz oni poniosą męczeństwo na ciele, a ty, o przenajświętsza dziewico, nierównie cięższe poniesiesz na sercu.
I tak jest zaiste. Maryja ponieść miała męczeństwo na sercu, gdyż jedynie to współczucie cierpień jej Syna Najdroższego miało być mieczem boleści przeszywającym jej macierzyńskie serce, według przypowiedni świętego Symeona. I duszę Twoją własną przeszyje miecz. Dziewica Matka, wyuczona Pismem Świętym, jak to powiada święty Hieronim, wiedziała już, jakie cierpienia czekają Zbawiciela w ciągu życia, a zwłaszcza w chwili śmierci. Dowiedziała się od proroków, że jeden ze swoich miał go zdradzić. Który mój chleb jadał, uknął przeciwko mnie podstęp. Dowiedziała się też, że go odstąpią uczniowie. Uderz pasterza, a rozproszą się owce. Nietajne jej były obelgi, policzkowania, oplucie, naśmiewanie, które go czekały od żołdactwa. Dałem chłoszczącym swoje plecy i moje policzki rwącym mi brodę. Nie ukrywałem swej twarzy przed zniewagami i opluciem. Wiedziała, że stanie się pośmiewiskiem ludzkim, celem pogardy motłochu, że go z lżywościami przesycą. A jam jest robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa. Niech nadstawi policzek do bicia i syci się zniewagą. Wiedziała, że przy końcu życia, przy najświętsze ciało jego zsieczone zostanie okrutnym biczowaniem. On zranion jest za nieprawości nasze, starty jest za złości nasze, do tego stopnia, że cały wydawać się będzie jakby trądem okryty, a tak skatowany, że kości odkryte zostaną. Nie ma w nim krasy ani piękności, a myśmy go poczytali jako trędowatego, policzyli wszystkie kości moje. Wiedziała, że mu ręce i nogi przebiją gwoździami. Przebodli ręce moje i nogi moje, że go zawieszą pomiędzy dwoma zbrodniarzami, a ze złoczynicami jest policzon. I na koniec, że umrze na krzyżu za zbawienie ludzi i patrzyć będą na mnie, którego przebodli. Maryja zatem wiedziała już wtedy o wszystkich tych cierpieniach, których miał doznać Boży Syn jej. Lecz w chwili, kiedy święty Symeon wyrzekł te słowa i duszę Twoją własną przeszyje miecz, objawione jej zostały, jak to Pan Jezus oznajmił świętej Teresie, wszystkie najdrobniejsze szczegóły cierpień zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, które udręczyć miały jej najdroższego Syna podczas Jego męki. Zgadza się jednak na wszystko i z męstwem, które aniołów w zdumienie wprawia, wydaje wyrok skazujący Jezusa na śmierć. I to śmierć tak męczeńską i haniebną, mówiąc: Ojcze Przedwieczny, ponieważ Ty chcesz tego, ja łączę wolę moją z Twoją świętą wolą. Nie moja wola, ale Twoja niechaj się stanie. Składam Ci w ofierze mego Syna Najdroższego. Zgadzam się na to, aby postradał życie na chwałę Twoją i zbawienie świata. Z nim składam Ci także w ofierze serce moje. Niech je przeszyją boleści takie i tyle ich, jakie i ile spodoba Ci się zesłać na mnie. Dość mi na tym, abyś Ty, Boże mój, był uwielbiony i zadowolony. Nie moja wola, ale Twoja niechaj się stanie. O miłości bezmierna, o męstwo bezprzykładne, o zwycięstwo godne na wieki podziwu nieba i ziemi.
Dlatego to Maryja milczała podczas męki Jezusowej, gdy na Niego niesłusznie skarżyli. Dlatego to nie przemówiła za Nim ani słowa do Piłata, który uznając Go za niewinnego, starał się Go wyzwolić. Wyszła z ukrycia, w którym dotąd zostawała, aż dopiero gdy już wypadło jej być obecną wielkiej ofierze spełnić się mającej na Kalwarii, towarzyszyła Synowi aż na miejsce stracenia, stanęła obok Niego, a skoro Go na krzyżu podnieśli i nie odstąpiła, aż Go ujrzała już nieżywym, to jest, gdy ofiara całkowicie dokonana została. Przy krzyżu Jezusa stała zaś Jego matka. Otóż w jaki sposób Maryja spełniła ofiarę uczynioną Bogu Syna swojego w świątyni? Aby pojąć, jaki gwałt zadać samej sobie musiała Przenajświętsza Panna przy takiej ofierze, trzeba by pojąć miłość, jaką najbardziej przywiązana z matek pałała ku Jezusowi. Mówiąc w ogólności, matki do tego stopnia kochają swoje dzieci, że gdy widzą je zagrożone śmiercią i obawiają się, czy ich nie stracą, zapominają o wszelkich ich wadach, a nawet o uchybieniach, jakie od nich odbierały. Doznają wtedy boleści niewymownej. Jednak miłość tych matek rozdziela się pomiędzy kilkoro dzieci, albo też rozciąga się i na inne osoby. Maryja jednego ma tylko syna, a syn ten, bez żadnego porównania, piękniejszy jest nad wszystkie dzieci Adamowe. Nadzwyczaj godny jest miłości, gdyż posiada wszystkie przymioty, miłość w matce obudzające. Jest posłusznym, cnotliwym, świętym. Słowem jest Bogiem. Przy tym uczucie miłości tej matki żadnym innym przedmiotem nie jest zaprzątnięte. Wszelkie swoje uczucie zatopiła ona w tym jedynym synu i nie obawiając się wcale, żeby go czasem nie kochała nad właściwą miarę, gdyż syn jej będąc Bogiem, godzien jest miłości nieskończonej. I oto takiego syna musi ona z pełnej własnej woli zaofiarować na śmierć. Niech więc każdy miarkuje, ile kosztować to musiało Maryję i jakiej mocy duszy musiała ona użyć do tego, aby nie zawahać się w ofiarowaniu na śmierć krzyżową syna tak miłości godnego. I oto w jaki sposób ta z matek najszczęśliwsza, gdyż była matką Boga, była również matką najgodniejszą współczucia, gdyż była matką najboleśniejszą. Będąc matką syna przeznaczonego na śmierć najhaniebniejszą, i to od dnia, w którym stał się jej dziecięciem. Któraż z matek zgodziłaby się na to, aby mieć syna, o którym wiedziałaby, że na jej nieszczęście straci go śmiercią, jak tylko być może najstraszniejszą, a na którą nawet własnymi oczyma patrzeć będzie zmuszona? Maryja chętnie zgadza się być matką takiego syna, pomimo tak twardych warunków. I nie dość na tym, że się na wszystko zgadza, lecz sama, ofiarowując go na śmierć, własnymi rękoma składa go w ofierze na zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej. Święty Bonaventura powiada, że Przenajświętsza Panna nierównie chętniej przyjęłaby na siebie cierpienia i śmierć syna swojego, lecz aby stać się posłuszną Bogu, zrobiła nieskończonej ceny ofiarę z życia najdroższego dla niej Jezusa, przezwyciężając, chociaż z boleścią przechodzącą wszelkie wyobrażenie, całą miłość, jaką miała ku Niemu. I tak w złożeniu tej ofiary,
Maryja większy gwałt musiała sobie zadać i wspaniałomyślniejszą się okazała, aniżeli gdyby sama się poświęciła na poniesienie wszystkich cierpień, jakie czekały jej syna. Męstwo jej i gotowość na ofiarę przewyższała wtedy męstwo i gotowość na ofiarę wszystkich męczenników, gdyż męczennicy składali w ofierze życie swoje, gdy tymczasem Przenajświętsza Panna poświęcała życie swego Bożego Syna, którego miłowała i ceniła bez żadnego porównania więcej niż własne życie. Prócz tego boleść, jaką jej zadała ta ciężka ofiara, nie ograniczała się na tym, wręcz przeciwnie. Wtedy właśnie dopiero się rozpoczynała, gdyż od tej chwili przez całe życie Pana Jezusa Maryja miała bezustannie przed oczyma śmierć i wszystkie cierpienia, które miał ponieść. I stąd macierzyńskie serce jej coraz to srożej się rozdzierało, w miarę jak coraz to więcej odkrywała w Synu swoim powaby, coraz więcej łask i przymiotów najgodniejszych miłości. O Matko Bolesna, gdybyś mniej miłowała Syna swojego, albo gdyby Syn Twój mniej godny był miłości, albo gdyby Cię mniej miłował, pewnie mniej byś cierpiała, ofiarując Go na śmierć. Lecz nie było nigdy i nigdy nie będzie bardziej przywiązanej od Ciebie Matki i nie było nigdy i nigdy nie będzie Syna godniejszego miłości i bardziej przywiązanego do Matki nad Twego Jezusa. Opytam, gdyby ktoś z nas widział piękność i wspaniałość tego Bożego pacholęcia, czy zdobyłby się na odwagę zaofiarowania życia Jego za nasze zbawienie? A Ty, o Maryjo, Ty, któraś Jego matką i która Go tak niezmiernie kochasz, zdobyłaś się na ofiarowanie tego Syna niewinnego za zbawienie ludzi i ofiarowania na śmierć tak okrutną i haniebną, że podobnej żaden winowajca nie poniósł na ziemi. Niestety, co za okropny obraz miłość macierzyńska musiała od dnia tego przedstawiać bezustannie oczom Maryi, malujący w jej wyobraźni wszystkie męki i wszystkie zniewagi, które czekały jej najdroższego Jezusa. Miłość jej widziała Go już dokonającego od smutku w ogrodzie oliwnym, już sieczonego biczowaniem, to znów ukoronowanego cierniem w przysionku piłatowym i na koniec zawieszonego na haniebnym rusztowaniu na górze kalwaryjskiej. Otóż to ten Syn Twój najdroższy, o Matko Bolesna, tak przemawiała wtedy do niej miłość macierzyńska. Oto ten Syn Twój najniewinniejszy, którego się zaofiarowała na tyle cierpień i na śmierć tak okrutną. I na cóż Ci się przyda, żeś Go z rąk Herodowych wyzwoliła, kiedyś Go zachowała na tak straszny koniec? A zatem nie tylko to w świątyni Maryja zaofiarowała Syna swego na śmierć, lecz ponawiała z Niego ofiarę co chwila w ciągu całego życia swojego. Sama objawiła świętej Brygidzie, że miecz boleści przepowiedziany przez świętego Symeona bezustannie serce jej rozdzierał aż do chwili jej wniebowzięcia. Dlatego święty Anselm tak do niej przemawia: o najmiłościwsza Pani moja, sądzę, że nie mogłabyś ani jednej chwili żyć, doznając takiej boleści, gdyby najwyższy Bóg, ten, który życie daje, nie był Cię wciąż jakby nowym życiem obdarzał.
Lecz święty Bernard upewnia nas, mówiąc o niezmiernej boleści, jakiej doznała Maryja w dniu zaofiarowania Jezusa, że od tego czasu żyła, umierając co chwila, bo co chwila nasuwał się jej na myśl obraz okrutnej męki jej najdroższego Jezusa, co było dla niej boleścią cięższą nad wszelki rodzaj śmierci. To też ta Boża Matka z powodu niezmiernej zasługi, jakiej nabyła, składając Bogu tak wielką ofiarę za zbawienie świata, słusznie jest nazwana przez świętego Augustyna naprawicielką rodu ludzkiego, przez świętego Epifaniusza wybawicielką w niewoli będących, przez świętego Anselma odnowicielką świata w gruzach leżącego, przez świętego Germana lekarką na wszelkie nieszczęścia nasze, przez świętego Antoniego matką wszystkich wiernych, przez świętego Augustyna matką żyjących, a przez świętego Andrzeja Kretyńskiego matką życia, albowiem, powiada Arnold Karnutański, podczas śmierci Chrystusa Pana Maryja zjednoczyła wolę swoją z wolą Syna swojego do tego stopnia, że wraz z Nim też złożyła ofiarę. I tymto sposobem Syn i Matka dokonali wspólnie odkupienia ludzi, a mianowicie Pan Jezus czyniąc zadość za nasze grzechy, a Maryja wyjednując, abyśmy z takowego zadośćuczynienia skorzystali. Wielebny Dionizy Kartus utrzymuje podobnie, że Przenajświętsza Panna nazwaną być może Zbawicielką Świata, gdyż boleściami, które poniosła, współczując z boleściami swego Syna, dobrowolnie przez nią ofiarowanego dla zadośćuczynienia sprawiedliwości Bożej, wysłużyła to, aby zasług męki Zbawiciela korzystali ludzie. Stawszy się zatem Maryja przez zasługi boleści swoich i ofiary, jaką Syna swego uczyniła, matką wszystkich ludzi odkupionych, wątpić nie powinniśmy, że nie inaczej jak przez jej ręce otrzymujemy wszystkie łaski, będące owocem zasług Chrystusa Pana i wszelkie pomoce do nabycia życia wiekuistego. I to właśnie święty Bernard chce wyrazić, kiedy powiada, że Pan Bóg, mając cały rodzaj ludzki zbawić, całkowitą naszego wykupu cenę w ręce Maryi złożył. Przez co ten święty daje nam do zrozumienia, że w zasługach Zbawiciela uczestniczą dusze nasze za pośrednictwem Przenajświętszej Panny, gdyż łaski, które właśnie są nabyte zasługami Chrystusa Pana, dostają się do nas przez jej ręce. A ponieważ kiedy Abraham robił ofiarę Bogu z ukochanego swego Izaaka, Pan Bóg tak łaskawie wejrzał na niego, że w nagrodę za to przyrzekł rozmnożyć potomstwo jego jak gwiazdy na niebie. Ponieważ to uczyniłeś i nie oszczędziłeś swojego jedynego syna, będę cię obficie błogosławił i rozmnożę niezmiernie twoje potomstwo, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. Więc powinniśmy być pewni, że jeszcze łaskawiej przyjął ofiarę bez porównania wyższej ceny, którą mu z Pana Jezusa uczyniła jego Matka Przenajświętsza, i że w nagrodę za to udzielił Maryi mocy rozmnażania przez swoje modlitwy liczby wybranych. To jest szczęśliwe pokolenie jej sług wiernych, których poczytuje za własne dzieci i jak własnymi dziećmi się opiekuje.
Święty Symeon odpowiedź wziął od Ducha Świętego, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Wszelako łaski tej nie dostąpił inaczej, jak za pośrednictwem Maryi, gdyż na jej to rękach ujrzał Zbawiciela. Podobnie, kto chce znaleźć Jezusa, nie znajdzie go inaczej, jak udając się do Maryi. Uciekajmy się więc do tej Matki Bożej, jeśli chcemy znaleźć Jezusa, i uciekajmy się do niej z wielką ufnością. Maryja przyrzekła jednej z wiernych służebnic swoich, Pudencjanie Zagnoni, że każdorocznie w uroczystość oczyszczenia jeden grzesznik wielkiego dostąpi miłosierdzia. Któż wie, czy ktoś z nas nie będzie tym szczęśliwym grzesznikiem? Jeśli grzechy nasze są wielkie, potęga Maryi większa jest jeszcze. Syn bez wątpienia wysłucha Matkę, powiada święty Bernard. Jeśli Jezus jest na nas zagniewany, Maryja wnet go ułagodzi. Pisze Plutarch, że Antypater wystosował długi list do Aleksandra Wielkiego, pełen skarg na Olimpię, matkę tego monarchy, i że Aleksander po przeczytaniu tego listu powiedział: czy Antypater nie wie, że jedna łezka mojej matki dostateczna jest do wymazania kilkuset listów takich? Wyobraźmy więc sobie, że kiedy szatan oskarża nas, Maryja modli się za nami, a Pan Jezus podobnie powiada: czy Lucyfer nie wie, że jedno pomodlenie się mojej matki za grzesznikiem dostateczne jest do wymazania z pamięci mojej wszelkich oskarżeń jego win przeciw mnie popełnionych? Następujący przykład jest tego dowodem. Tu przykład, a tu modlitwa. O Przenajświętsza Matko Boga i moja Matko Maryjo, do tego więc stopnia chodziło Ci o moje zbawienie, że aż wydałaś na śmierć przedmiot sercu Twemu najdroższy, Twego najukochaniejszego Jezusa. Gdy więc tak dalece pragniesz mojego zbawienia, słuszne jest, abym po Bogu w Tobie złożył wszystkie moje nadzieje. Przez zasługi wielkiej ofiary, którą złożyłaś Bogu, w dniu, w którym zaofiarowałaś Mu życie Syna Twojego, poproś Go o zlitowanie się nad duszą moją, za którą ten baranek bez zmazy nie żałował umrzeć na krzyżu. Chciałbym i ja za Twoim przykładem, o Pani moja, chciałbym i ja ofiarować dziś Bogu biedne serce moje, lecz obawiam się, aby nim nie wzgardził, widząc je tak zepsute i skażone. Wszakże jeśli raczysz sama je ofiarować, nie odrzuci tej ofiary. Przyjmuję bowiem łaskawie ofiary przedstawione mu Twoimi przeczystymi rękoma. Do Ciebie więc dziś przystępuję, o Maryjo, i choć nędznikiem jestem, wszystek się Tobie oddaję. Weź mnie jako własność swoją i z Jezusem zaofiaruj mnie Ojcu Przedwiecznemu, prosząc Go, aby mnie przyjął w posiadanie, a to wszystko przez wzgląd na zasługi Zbawiciela mojego i Twoje, o Matko moja najdobrotliwsza. Dla miłości tego Bożego Syna, którego się za mnie złożyła w ofierze, ratuj mnie zawsze i nie odstępuj. Nie dopuść, abym kiedykolwiek grzechami miał postradać tego najdroższego Odkupiciela, którego z taką boleścią zaofiarowałaś na śmierć krzyżową za moje zbawienie. Powiedz Mu, że jestem sługą Twoim. Powiedz Mu, żem w Tobie złożył wszelką nadzieję moją. Słowem powiedz Mu,
że chcesz, abym był zbawiony, a On Cię wysłucha niewątpliwie. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Glorie di Maria, Uwielbienia Maryi. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.